Już dotarła do mnie informacja, że mamy znowu problem ze stroną z tą naszą wizytówkową. Cieszę się, że chociaż wy dotarliście tutaj. Myślę, że dzisiejszy webinar tak czy inaczej się odbędzie. Materiał z niego nagrany zostanie opublikowany po prostu wcześniej, tak żeby osoby, które z winy w zasadzie strony nie weszły, żeby też miały możliwość odsłuchania jej. Dobra, myślę, że możemy zaczynać. 17 czerwiec, mamy poniedziałek. Witam Was na kolejnym już śniadaniu z naszą Sakiewką. Można powiedzieć, że oficjalnie otwieram tydzień gorącego kartofla. W tym tygodniu, na koniec, w zasadzie na koniec tego tygodnia, w piątek, będziemy mieli do czynienia z wygaszaniem kontraktów. W związku z tym i opcji całego rynku terminowego, w związku z tym mamy do czynienia z okresem bardzo spekulacyjnym, w którym ja osobiście w szerszym kontekście robię sobie urlop. Tak, oczywiście tutaj z racji tego webinaru ten materiał musiałem przygotować, a więc troszeczkę o tej sytuacji rynkowej będę starał się wam powiedzieć, aczkolwiek ja sobie ten ostatni tydzień zawsze robię urlop od rynku terminowego, nic na nim nie robię, choćby co by się nie działo, zostawiam to graczom innym, ja zwyczajnie sobie odpoczywam, tak? Odpoczywać to jest po prostu coś, to jest jakaś taka swego rodzaju konieczność, bo ten zawód jednak jest wymagający, dlatego też takie rzeczy też biorę pod uwagę. Dobra, słuchajcie, mamy już wykres kontrakty terminowe, skala dzienna, aktualna sytuacja i w zasadzie mógłbym teraz nawiązać do naszego ostatniego webinaru z czwartku, który też się odbył w zasadzie online, z racji mojego wyjazdu. Ale tutaj w tym wypadku takie jakby znaczy przysłowie mi się narzuca, że co ma wisieć, to nie utonie, tak? I tutaj pamiętacie z tego czwartkowego webinaru, kiedy mówiłem wam o tym, że póki nie wybijemy poziomu, który już tutaj zaznaczam, poziomu 2432 wynikającego z tego właśnie, z tej świeczki, nic się nie dzieje na rynku, tak? To nie jest żaden jakiś tam, nie wiem, Abba Fatima, ani coś, co mogłoby nam mówić, że o kurde, to już mieliśmy, że już jest po wzrostach i tak naprawdę nic lepszego nas nie czeka. Nie wybiliśmy tego poziomu, rynek co prawda mocno spadkowo się otworzył, tak, luką do dołu, aczkolwiek przez obraz całej sesji powstał nam duży biały korpus, który jednocześnie zamknął tą lukę i dał nam informację o tym, że na razie nic się nie dzieje, tak? Tak jak już wam mówiłem podczas poniedziałkowego webinaru, póki nie wybijemy tego poziomu 2504, 506, tak, to wszystko to jest pomiędzy tymi dwoma poziomami, czyli 2432, 2500 z groszami, nazywamy jakby trendem horyzontalnym, i tutaj raczej nie możemy jakby prorokować albo starać się jakoś tam nadinterpretowywać tego, co już wiemy. Tak, a wiemy to, że póki co jest siła, rynek może ten okres traktować jako okres dystrybucji lub akumulacji, tak możemy mieć do czynienia z chłodzeniem wskaźników, a równocześnie możemy mieć też do czynienia z opylaniem towaru, po to, żeby nam powstał ruch. O tym wszystkim oczywiście i tak dowiemy się z wykresu ceny, który w momencie, w którym wybije któryś z tych poziomów, tak? Zaznaczyłem jeszcze tutaj kolejny poziom. No, w ogóle obserwując bieżącą sytuację, no tutaj bardzo fajnie można rozrysować całą price action. Zwróćcie uwagę, że cały czas mamy wyższe szczyty, wyższe dołki. Tak, tutaj tak samo. I takim pierwszym technicznym poziomem do zajmowania pozycji, jeśli ktoś naprawdę, wiecie, bo jeśli ktoś, załóżmy, teraz by chciał zająć pozycję, to pierwszym takim poziomem do otwierania pozycji długich, i teraz nie jest to porada w myśl ustawy, tak, nie jest to porada inwestycyjna, ja po prostu mówię to, co wynika z wykresu. A i tak za wszystko, oczywiście wy już indywidualnie musicie to wszystko przetrawić, sprawdzić. Jeśli będziecie podejmować decyzję, no to jest ona w waszym zakresie, ale takim pierwszym poziomem, w którym można spekulacyjnie myśleć o zajęciu pozycji, to jest poziom 2484, tak? To jest jakby dołączenie do ruchu.
Drugim takim poziomem będzie te 506, wynikające z tego szczytu. Z tym, że wiecie, między 83 a 506 jest jeszcze około 20 punktów. I tutaj czysta kalkulacja, także szkoda byłoby nie zyskać z tego, nie zarobić. A więc tutaj można jakby spekulacyjnie sobie zainwestować bardzo agresywnie, ale w ramach jakby toczącej się sytuacji, tak? Takim drugim kluczowym poziomem po wybiciu tego maksa wynikającego z tej świecy będzie poziom 2518, na którym też nie jest to jakieś, wiecie, magiczne ekstremum albo coś takiego, wiecie, na co składałoby się, że to jest bardzo mocny poziom. Nie, to jest raczej po prostu poziom, który wynika też z wykresu ceny. Nie jest on ani super mocny, ani super słaby. On po prostu jest i teraz w zależności jak inwestorzy będą się zachowywać, albo zostanie on zaakcentowany, albo wejdziemy w niego z siłą i go pokonamy. Pamiętajcie też o tej formacji głowy i ramion, o której już dawno z Mariuszem Wam mówiliśmy. Ona faktycznie dalej nie została wykonana. Wykonanie tej formacji będzie dojść do poziomu 2560 i na ten poziom, jeśli ja tak powiem szczerze osobiście od siebie, jeśli mielibyśmy coś gdzieś wzrastać, to myślę, że co najmniej do tego poziomu, po to, żeby tylko ta formacja została nam zaakceptowana. Jeśli coś wyżej, oczywiście jak najbardziej jest mile to widziane, ale nie twórzmy sobie jakichś oczekiwań. Zwróćcie uwagę na to, że mamy ten okres gorącego kartofla, więc ten tydzień może zaowocować nam naprawdę dynamicznym wzrostem, ale równocześnie jest duże prawdopodobieństwo na to, że możemy ten cały tydzień po prostu sobie trzepać się tak, żeby wiecie, no, zdezinformować inwestorów. A więc tutaj, jak to się mówi, tutaj myślę, że mogę już ku końcowi odchodzić, że co ma wisieć, nie utonie. Tak samo tutaj, jeśli mamy rosnąć, to będziemy wzrastać, ale jak to się będzie odbywać, to w tym momencie, poprzez to, że jest okres tego gorącego kartofla, jest to bardzo ciężkie do stwierdzenia, tak? Ja pamiętam z własnego doświadczenia, często bywały takie momenty, w których te ostatnie tygodnie owocowały naprawdę super dynamicznym ruchem, kiedy naprawdę można było po prostu na opcjach czerpać zyski w setkach procent. Ale też niejednokrotnie zdarzało się, że okres ostatniego tygodnia podczas wygaszania spędzaliśmy przy bardzo poziomym albo bardzo jakby horyzontalnym kontekście rynkowym, gdzie po prostu nic się nie działo, były dynamiczne ruchy pod 10-15 punktów w jednym i w drugim kierunku, trzepanie, wymęczenie i niczym to nie owocowało. A więc jak się zachowa rynek, tego naprawdę ciężko jest to powiedzieć. Tak, pamiętajcie, też to jakby niepewność wynika z doświadczenia. W sensie takim, że zwróćcie uwagę, ja się nie boję, załóżmy, powiedzieć, że coś, tak jak tutaj na przykład w ten czwartek, tak, kiedy Nikkei minus 6% i tak dalej, ja mówiłem, że nie ma lipy. Słuchajcie, tutaj nic się na razie nie dzieje, może być oczywiście jakiś tam zjazd do dołu, ale nie ma tutaj takiego, wiecie, jakby na razie parametru do tego, żeby od razu zaczęło spadać. Tak samo tutaj w tym kontekście, po prostu mówiąc Wam czysto z doświadczenia, nie napalajcie się i nie myślcie o tym, żeby w ciągu tych 5 sesji zwojować cały rynek i zarobić wszystkie pieniądze z giełdy. Tak to po prostu nie działa. A co rynek nam pokaże, ten okres jest na tyle charakterystyczny i na tyle specyficzny, że naprawdę może się wydarzyć wszystko. Z mojej strony na ten moment to wszystko. Oddaję teraz głos Mariuszowi. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście po prezentacji służę. Dzięki. Cześć, cześć, witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie słychać w miarę dobrze. Ja ze swojej strony podzielę się swoimi spostrzeżeniami na temat rynku. To jak Paweł powiedział, sytuacja na rynku przed wygaśnięciem serii kontraktów, bieżącej serii, no, na dwoje babka wróżyła, może być mocno nerwowa, a może być płasko. Na pewno zajmowanie pozycji na obecnej serii jest obarczone
dużym ryzykiem, jeżeli będziecie chcieli wejść na rynek, no to na pewno następna seria, czyli seria wrześniowa kontraktów by była nas interesowała. No i taką też nam należałoby przyjąć przy przebiciu poziomów, o których wspomniał Paweł. Patrząc jednak na to, co dzieje się na wykresie, no znajdujemy się w dość ciekawym okresie ze względu na kilka istotnych faktów. Popatrzmy na wykres miesięczny. Wykres miesięczny WIG-u 20 od 2007 roku. To, co mówiliśmy dwa tygodnie temu, że rysuje się formacja objęcia hossy na wykresie miesięcznym. I zwróćcie uwagę, gdzie ona została wyrysowana. Została ona wyrysowana na Fibonku 38,2 całego spadku 2007 do 2009 roku w okolicach poziomu 2250 punktów. Do tego średnia SMA 18 również tutaj została powstała na poziomie wsparcia. I widzimy, ta formacja została potwierdzona póki co knotem, ale jeżeli ten poziom zostanie przebity 2500 na WIG-u 20, tam było około 15, nie pamiętam dokładnie, ale to 2518 jest kluczowym poziomem dla WIG-u 20 i widzimy linia trendu od 2007 roku, możemy w sposób dwojaki ją pociągnąć, jest to skala liniowa. Jeżeli pociągniemy ją przez szczyt 2011 roku, widzimy, znajdujemy się już nad tą linią, a wyjście na początku obecnego roku, bieżącego roku, było fałszywym wybiciem i nastąpiło zejście, jednak powrót nad nią no, jest dość mocnym sygnałem kupna. Ta formacja mieszkań nieprzypadkowo się pojawiła, prowzrostowa, czyli formacja objęcia hossy. No i na ten moment, jeżeli byśmy pociągnęli tą linię, to już nie jest taka typowa linia trendu spadkowego, jaką mamy do czynienia z tą pierwszą, ale gro inwestorów widzi to zachowanie, widzi i bada pod względem technicznym wszelkiego rodzaju wykresy, więc warto to mieć na uwadze. Tym bardziej, że mamy tu istotny interwał czasowy, czyli interwał miesięczny, no, o dużym znaczeniu dla rynku. No i w tym momencie wybicie 2518 moim zdaniem otwiera nawet drogę w kierunku 2900 punktów. Tutaj nic nie będzie stało na przeszkodzie, tym bardziej wiemy, że bonki 38,2, 61,8 są niesamowicie respektowanymi bonkami. Jeżeli 38,2 zostało obronione w tym horyzoncie czasowym, w tym interwale czasowym, tak też to ruch w stronę 61,8 jak najbardziej trzeba brać realnie pod uwagę. No i widzimy wskaźniki TRIX na długoterminowy wskaźnik. Mamy sygnał kupna. On pojawił się w okolicach marca bieżącego roku. To widzimy, kiedy on miał sygnał kupna wcześniej. Był to początek bodajże 2010 roku. Tak by wychodziło. Więc znaczenie tego wskaźnika moim zdaniem również jest nieprzypadkowe. Patrząc dalej, ale również jeszcze w szerszej skali, interwał tygodniowy WIG-u 20, widzimy bieżącą sytuację. Linia trendu od 2011 roku poprzez ostatni szczyt 2 stycznia, mówię w tym momencie o czerwonej linii, o linii trendu spadkowego,
No i zbliżyliśmy się. Ta linia znajduje się w okolicy 2550 punktów na WIG-u 20, więc troszeczkę brakuje. Mega istotny poziom dla tego ruchu również jest w okolicach 2590 punktów, gdzie znajduje się fibonek tego całego spadku. Rynek go raz pokonał, ale widzimy, nastąpiło zamknięcie powyżej tego poziomu tylko raz tygodniowe i następnie rynek toczył się na dół. Póki co no, ten poziom jest niepokonany i wybicie tego poziomu 2518 powinno skutkować dość dynamicznym ruchem właśnie. Ten poziom cenowy i tutaj może być właśnie rozstrzygnięta sytuacja co do możliwości ataku na szczyty obecnego roku, obecnego ruchu wzrostowego, czyli 2634 na WIG-u 20. I co ciekawe, jeśli popatrzymy na SMA, SMA 18 znajduje się na poziomie teraz 2400 punktów i podobnie zbliża się 55, to jest ta druga średnia fioletowa, która powoli również zakręca w kierunku do góry. Jeśli te średnie się przetną, będzie to dodatkowy czynnik potwierdzający możliwość wybicia w górę i ponadto ważną, istotną kwestią jest, można powiedzieć, rodzaj klina na fioletowym. Tutaj o ten klin mi chodzi. Jeżeli nastąpi wybicie z tego klina górą, no to czeka nas naprawdę fajny ruch wzrostowy, który powinien, jeżeli jeden do jednego byśmy praktycznie przełożyli, no to dobre te kilka 250, okolice 300 punktów powinien nastąpić ruch. Jeżeli wybije dołem, oczywiście taki wariant również należy brać pod uwagę, no to interesującym poziomem będą nas okolice 2400 punktów. Jeżeli ten poziom się obroni, to naprawdę będzie bardzo mocna przygotówka pod ten ruch rajd w górę. Jeżeli nastąpi wejście poniżej 2400 punktów, automatycznie będzie otwierała się droga w kierunku 2300 punktów. No i tutaj wtedy można by było nawet próbować zagrać pozycję krótką 2400, wiemy, jest to 2409, nawet jest to bardzo ważny poziom dla WIG-u 20 na ten moment. Znajdują się tu średnie zagęszczenia FIBO, poziomy wynikające z ruchu ceny w ostatnich miesiącach, które były również bardzo znaczące dla WIG-u 20. Zatem ponowne pokonanie tego poziomu no, nie byłoby zbyt pozytywnym, a nawet popsułoby mocno techniczny obraz rynku no, w terminie średnioterminowym, w horyzoncie czasowym. I patrząc dalej, mamy WIG 20, zaznaczone istotne poziomy cenowe, które na ten moment nas interesują, czyli 2518 pojawił się wpis w zeszłym tygodniu na stronie naszej sakiewki, że to jest no, dość mocny poziom i rynek dotarł kilka punktów poniżej tego poziomu, następnie odpadł. Zobaczymy, co w najbliższym czasie nam pokaże rynek. No na pewno tutaj mamy ten poziom 2409-2421, czyli te poziomy cenowe nie powinny zostać naruszone. Widzimy SMA 18 do góry, MACD
jeżeli popatrzymy, no wyrysowało nam trochę byczej dywergencji, przepraszam, niedźwiedziej, co może oznaczać, że ta konsolidacja na obecnych poziomach cenowych no, nie jest przypadkowa, bo rynek nie jest w tym momencie aż tak silny, żeby kontynuować ruch w górę. Tym bardziej, że jak widzimy, w Stanach zrobiło się dość nerwowo, bardzo duża zmienność w ostatnim czasie. Rynek potrafi jeździć po 30, prawie 40 punktów podczas sesji, co na ostatnie miesiące, no, jak wiemy, jest ponadprzeciętnymi ruchami charakteryzuje się zmienność na rynku S&P. No i stąd być może ta niepewność. I jeszcze słowo o poziomie 2488, bo to, co Paweł powiedział również, to jest na WIG-u 20 przebicie dzienne tego poziomu, czyli zamknięcie sesji dziennej powyżej tego poziomu, naprawdę dawałoby już pierwszy taki pozytywny, mocny sygnał do tego, że poziom 2800 będzie atakowany i będziemy mieli ruch w kierunku minimum 2550, a może 2590 punktów. Dodatkowo, jeśli byśmy próbowali rozpisać falowo, no mamy dość ciekawą sytuację, gdyż ten cały ruch, którym mieliśmy do czynienia od, to jest okolica marca, nie, przepraszam, okolica kwietnia, połowy maja, mieliśmy ruch, który można by było rozpisać jako ruch impulsowy w postaci jedynki, mieliśmy ostrą dwójkę, no i tutaj komplikacje troszeczkę się pojawiają, czy tu jest trójka pełna, czy to i mamy do czynienia z płaską czwórką, i będziemy mieli kontynuację ruchu, czyli piątkę, czy obecny poziom cenowy jest już, tutaj mieliśmy taką skarłowaciałą piątkę, która miała swój szczyt w okolicach 2515 punktów i teraz czeka nas korekta przed tym właśnie właściwym ruchem w górę, zejście, i wtedy byśmy mieli do czynienia tutaj z korektą w formie ABC, jeżeli taka by miała miejsce, kontynuacja ruchu w górę w postaci piątkowej, pięciofalowej fali wzrostowej byłaby wtedy bardzo prawdopodobna. Ale tutaj ponownie ten poziom wchodzi w grę, okolice 2400 punktów, jeżeli mamy myśleć o wzrostach, ten poziom nie powinien zostać przebity w najbliższych miesiącach nawet. Zaryzykowałbym tezę. I zatem warto śledzić te obszary cenowe, bo tutaj nawet jeżeli będzie mocno niepewnie gra z wąskim stopem przy potencjale zysku, no bardzo dużym, można powiedzieć, może przynieść dość istotne profity finansowe. I rzut oka na kontrakty terminowe. Widzimy 2505 maksimum, 2437. Mamy lukę wzrostową, która została domknięta. To jest interwał 4-godzinowy. I po raz kolejny widzimy, tutaj mamy taki rozszerzający się klin, można powiedzieć, z zasięgiem na okolice 2600 punktów, a minimum tego to jest okolice 2400 punktów. Zatem po raz kolejny powtarzają się te dość istotne poziomy cenowe, no, które mają znaczenie dla rozwoju wydarzeń w najbliższym czasie i to należałoby brać pod uwagę. Patrząc na datę zwrotów jeszcze
Widzimy to, że w maju okienko czasowe zadziałało jako wybijające w górę z perspektywy czasu. Możemy to śmiało stwierdzić, już takie przewidywania były w tym czasie, kiedy o nim pisaliśmy, że taka sytuacja może mieć miejsce i stało się na ten moment. Całkiem ciekawa, fajna, lokalna data zwrotu wypada właśnie na koniec obecnej serii kontraktów i początek następnej, a dokładnie na okolice czwartku tego tygodnia i okolice wtorku. Tutaj jest dość wąsko, a wypadają dwie daty, zatem warto byłoby się wstrzymać, tym bardziej, że mamy wygasanie obecnej serii, warto by było się wstrzymać do wtorku, gdzie na jakim poziomie rynek tam się znajdzie. Byłoby o wiele lepiej dla nas, patrząc na perspektywę tego, co może się wydarzyć na rynku, żeby ta data wypadła na dołku. No jeżeli wypadnie na górce, to troszeczkę się skomplikuje sytuacja, aczkolwiek jak najbardziej należy to brać pod uwagę, gdyż widzimy, że rynek nasz jest dość mocno broniony w ostatnich tygodniach. Obroty, które pojawiły się w końcu na polskim rynku, również w naszej opinii są nieprzypadkowe, gdyż są blisko o 1/3 większe niż jeszcze 2 miesiące temu i to te obroty miliard złotych, okolice miliarda złotych dziennie już nie są przypadkiem i nie zdarzają się rzadko, jak to było jeszcze na początku roku czy w zeszłym roku. Zatem pojawienie się świeżego kapitału powinno dawać pewność i przede wszystkim stwarzać większe prawdopodobieństwo dla ruchu w górę. Dodatkowo ten tydzień będzie obfitował w ważną informację, która będzie miała znaczenie dla rozwoju sytuacji na najbliższe miesiące na polskiej giełdzie, czyli decyzja w sprawie OFE. Jeśli ta decyzja będzie pozytywna, no euforia inwestorów na warszawskim parkiecie może mieć miejsce i nawet wygaśnięcie w okolicy wtedy 2550-2590 również należy brać pod uwagę, bo to odległość nie jest daleka. 3% sesja wzrostowa w ciągu dnia i zbliżamy się w te rejony cenowe, więc należałoby się przypatrywać i jeżeli ktoś miałby chęć stawiać poziomy do wejścia przy przebiciu 2505 na następną serię, czyli to trzeba by było sobie sprawdzić, bo nie wiem, jak tam wygląda baza nawet w obecnym czasie na następną serię, jaka tam jest różnica. Oczywiście chodziło mi o oblik 20, byłoby bardziej pewnie przebicie 2515 punktów. I rzut oka jeszcze na wykres WIG 20 dolarowy, to co mówiliśmy jakiś czas temu, rysowanie się takiego płaskiego trójkąta bocznego, nastąpiło z niego piękne wybicie i ruch w kierunku interesującego poziomu na 800 dolarów. I to co mówiliśmy, 800 dolarów jest kluczowym poziomem dla WIG-u 20. Przebicie tego poziomu będzie stwarzało i otwierało drogę w kierunku tegorocznych, a nawet nowych szczytów. Zatem jeżeli będzie takie potwierdzenie na WIG-u dolarowym, to prawdopodobieństwo ruchu w górę będzie jeszcze większe. Zatem również warto patrzeć tutaj, co będzie się działo. Na ten moment bym miał na tyle ze swojej strony. Rynek terminowy nam się otworzył na poziomie 2473 punkty. Zatem bez szału, ale cały czas stabilnie
widzimy, że lot w mniejszym się już był blisko około 109 tysięcy w zeszłym tygodniu. W tym momencie mamy 103 840 i jeszcze i najprawdopodobniej będzie się sukcesywnie zmniejszał do środy. Tutaj duzi gracze będą starali się prawdopodobnie przerolować część swoich pozycji na następną serię. No i oczywiście wygasić dyskiem, bo taki najprawdopodobniej mają zajmując długie pozycje w okolicach maja. Zatem ja ze swojej strony bym miał na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, idźcie śmiało. Zapraszamy do dyskusji na czacie. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Pozdrawiam. Hej.